Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 najbrutalniejszych śmierci w grach, horrorach. Przyjrzymy się śmierciom postaci z gier grozy, które wywołały u nas krzyk, szok i inne skrajne reakcje. Spodziewajcie się spoilerów. Dodalibyście jakąś śmierć do listy? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Winda, Outlast. W Outlast Miles Epshur może liczyć tylko na swój spryt, a przez to nie brakuje bliskich, niebezpiecznych spotkań. W psychiatryku przejętym przez pacjentów musimy uciekać przed tymi, którzy chcą nas zabić. Na przykład przed Richardem Traegerem, który przeprowadza makabryczne operacje na pacjentach. Po ucieczce z sali operacyjnej, Traeger ściga Milesa do windy. Reporter zyskuje przewagę, gdy winda zaczyna jechać. Z górną połową doktora złapaną w wejściu, winda miażdży mu kręgosłup. Numer 9. Wizyta u dentysty. Manhunt 2. Do it before it's too late. Manhunty Rockstara przyciągnęły wiele kontrowersji przez nacisk na egzekucję. W USA sequel był bliski oceny tylko dla dorosłych, jednak studio wprowadziło różne zmiany. Ale niektóre krwawe zabójstwa pozostały, w tym te z fotelem dentystycznym. Jeśli trafiliście na wroga obok takiego fotela, mogliście go na niego wrzucić, przyszpilić mu ręce, wywiercić dziurę w głowie i zassać krew. To brutalne nawet jak na dzisiejsze standardy. Boimy się pomyśleć, co w takim razie zostało usunięte z gry. Numer 8. Ostatnia runda Joela. The Last of Us 2. Joe. You act like you heard of us or something. The Last of Us pokazuje mroczny obraz człowieczeństwa w świecie pokonanym przez Cordyceps. W kulminacji pierwszej części Joel zabił chirurga, który miał operować, a w konsekwencji zabić Ellie. 4 lata później Joela dopada córka tego lekarza, Abby. Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Wraz z towarzyszami osacza Joela i mści się na nim kijem golfowym. Tyle, że nikt z nas nie znał wtedy motywacji Abby. Przez to cała sekwencja jest tak niepokojąca. Co gorsza, Ellie była świadkiem ostatecznego ciosu. Joel, please get up! Numer 7. Wypadek Emily. Until Dawn. Przy właściwych wyborach możecie nie zobaczyć krwawych możliwości Until Dawn. W innym wypadku lepiej zasłońcie oczy. Gra opowiada o grupie zwaśnionych kumpli, na których coś poluje w nocy. Emily ma jedne z bardziej brutalnych scen śmierci, takie jak ta, w której zostaje postrzelona w oko. Holy shit, Mike! Oh shit. W scenie, w której ucieka przez kopalnię, trafia na taśmę prowadzącą do kruszarki skał. Jeżeli nie zaliczycie quick time eventu, jej nogi trafią do kruszarki, a potem reszta Emily. Dźwięk i jej kręcąca się głowa to paskudny miks. Numer 6. Karmienie dziecka. Resident Evil Village. Ósmy główny rezydent był przerażającą odsłoną. Dzięki sekwencjom takim jak ta, łatwo zrozumieć dlaczego. Rośliny Lady Benevento wywołują u Ethana halucynacje. Zostaje uwięziony w domu z wielkim, potwornym i głodnym dzieckiem. Nie mając broni, jedyną opcją jest ukrywanie się, póki ucieczka nie będzie możliwa. A jeśli dziecko nas dorwie, połknie Ethana w całości. Nie jest może tak krwawo jak w innych grach, ale śmiech dziecka i widok z pierwszej osoby to gwarancja dreszczy. Numer 5. Szmaciana lalka. Fear. Extraction Point. Good. Yeah.
Seria Fear zawiera kilka naprawdę makabrycznych zabójstw. Extraction Point rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się jedynka. Douglas Holiday staje się zabawką dla duchów. Przejmując kontrolę nad jego ciałem, rzucają nim jak szmacianą lalką, a następnie zaciągają do pomieszczenia, by zrobić z nim coś strasznego. To jeszcze nie koniec. Duchy walą jego ciałem o ściany, malując wszystko na czerwono. Nie mając do czego strzelać, możemy tylko patrzeć na patroszonego Douglasa. Numer 4. Chirurgia oka. Dead Space 2. Step 2. This groove so tight. All around. Cross my heart and hope to die. Dead Space dostarczył jednych z najokropniejszych wrogów w grach. Nekromorfy bez skrupułów zamieniają każdego człowieka w mielone mięso, ale zabójstwo, które nadal działa nam na nerwy, ich nie dotyczy. W Dead Space 2 musimy uzyskać dostęp do informacji w mózgu bohatera za pomocą maszyny medycznej, która wbija wielką igłę w oko Isaaca. Musicie być cierpliwi i pewni, inaczej igła wbije się bezpośrednio w jego głowę, a wtedy obrazy i bolesne krzyki wbiją się głęboko w wasze głowy. Numer 3. Długa droga. Silent Hill Homecoming. I'm here to save Joshua. Odkrycie, że nasza rodzina ma związek ze złowrogą sektą, musi być trudne. W Homecoming Alex Shepherd wraca z wojny do domu. Odkrywa, że jego brat i wiele innych osób zaginęło. Podąża śladami ojca i dowiaduje się, że miał być ofiarą, by uchronić miasto. Jednak jego ojciec buntuje się przeciwko temu. Wiecie, co to oznacza. Adam ma jeszcze czas, by przeprosić syna, nim pojawi się za nim piramidogłowy. Dźga go w plecy i podnosi miecz, przecinając Adama na pół. Ciężaru dodaje fakt, że wszystko odbywa się na oczach jego syna. Numer 2. Kosiarz umysłów. Lucius. Coś dla pecetowców chcących zagrać w Omena. W grze Lucius, jako syn Lucyfera, wykorzystujemy diabelskie zdolności do powodowania przerażających wypadków w posiadłości bogatych rodziców. Opętując innych i używając telekinezy, możemy zniszczyć każdego w brutalny, niepokojący sposób. A najgorszy koniec czeka ogrodnika. Gdy pracuje przy kosiarce, Lucius może go zmusić do wsadzenia głowy w ostrza. Kiedy jego ciało odchyla się do tyłu, od szyi w górę nie ma nic, a fontanna krwi spryskuje trawnik. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Wilczy apetyt. The Quarry. Podobnie jak z Until Dawn, Supermassive Games pobawiło się z gore w The Quarry, a dzięki innemu silnikowi gry i mocniejszej oprawie wizualnej, zgony były niezwykle okrutne. Opiekunowie letniego obozu muszą przetrwać ostatnią noc. Każdy ma kilka brutalnych opcji śmierci, w zależności od wyborów. Jednak to Caitlin spotyka najbrutalniejszy koniec. W jednej ze scen szarżuje na nią wilkołak, wbija jej się w gardło, podnosi ją, a następnie wielokrotnie wali nią o podłogę. By jeszcze dowalić graczom, po wszystkim wilkołak wgryza się w jej brzuch. Odrażające.